Jacek Brodziński, jestem wiceprezesem Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i bardzo się cieszę, że Państwo chcecie się z nami szkolić. Dzisiaj mamy kolejny poniedziałkowy webinar. Dzisiaj będzie na temat leczenia ran przewlekłych. Parę takich słów wprowadzenia. Będziemy korzystali dzisiaj z funkcjonalności Q&A. W związku z tym zachęcam Państwa do tego, żeby w trakcie, jak będzie prowadzone szkolenie, zadawać pytania w zakładce Q&A. Nasz prelegent będzie później na te pytania odpowiadał. Proszę się nie martwić, jeżeli byłoby dużo pytań. Prelegent obiecał nam, że zbierze wszystkie pytania i na wszystkie pytania przygotuje odpowiedzi. I te odpowiedzi będą zamieszczone na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej naszej Izby, dokładnie w zakładce tej, na której jest rzecz o dzisiejszym szkoleniu. Wklejam ją teraz do czatu, także można sobie to wkleić do przeglądarki, zapamiętać. No i czegoś mi się nie udaje. O, udało się. Także pod tym linkiem jutro będzie prezentacja z dzisiejszego szkolenia umieszczona i też, jeżeli nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania, to będą odpowiedzi na te pytania, na które nasz ekspert dzisiaj nie zdążył udzielić odpowiedzi. Proszę Państwa, szkolenie jest certyfikowane, w związku z czym każdy magister farmacji uczestniczący w tym szkoleniu otrzyma po zakończeniu certyfikat. Przyjdzie do Państwa po zakończeniu szkolenia taka informacja, taki mail z podziękowaniem za uczestnictwo i tam będzie link do wydrukowania sobie certyfikatu na 2 punkty. No i cóż, no i to pewnie tyle tytułem wprowadzenia. A teraz chciałem już przedstawić naszego prelegenta dzisiejszego. Naszym wykładowcą będzie pan Krzysztof Sumiński, psychopedagog, który jest również ratownikiem medycznym, absolwentem Uniwersytetu Medycznego imieniem Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 12 lat pan Krzysztof jest pracownikiem firmy Hartmann Polska, obecnie jako konsultant medyczny. Jest zaangażowany we wsparcie farmaceutów, medyków, opiekunów osób starszych w codziennej pracy z podopiecznymi. I pan Krzysztof Sumiński będzie dzisiaj wprowadzał nas tą tematykę leczenia ran przewlekłych. Nie wiem, czy pan Krzysztof już jest z nami, czy nie. Umawialiśmy się, że o, pan Krzysztof już jest, ma przygotowany tutaj cały warsztat. Pana Krzysztofa nie słychać. Tak jest. O, teraz słychać, dobrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zapowiedź, za informacje techniczne i ja przede wszystkim ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie. To jest nasz taki pierwszy wspólny webinar z Państwa Izbą i miejmy nadzieję, że tych webinarów, no, może trochę więcej będzie też gdzieś na przyszłość. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy kilka takich, no, specjalnych elementów, ale przede wszystkim to spotkanie jest specjalnie dla Państwa. To znaczy, każda minuta, którą Państwo tutaj spędzicie, proszę wykorzystać w swoim warsztacie pracy na co dzień. Jeżeli będziecie chcieli Państwo poświęcić energię, czas, siebie, aby trochę więcej wspomóc pacjenta z raną przewlekłą po stronie farmaceuty w aptece, no to ten webinar jest dla Państwa. Dobrze, czyli ja przełączam się na... przejmuję rolę pracownika technicznego i będę tutaj Pana wspomagał, przełączał pomiędzy prezentacją i prezentacją z kamery. Także życzę wszystkim miłego odbioru i dobrego szkolenia, udanego wieczoru. Bardzo dziękuję. Także czekamy chwilkę jeszcze na prezentację. Jesteśmy. Drodzy Państwo, świat się zmienia z prędkością światła. Wszystkie zmiany następują niemalże geometrycznie. I patrząc na to, co się stało z COVID-em, chociażby dokładnie ze światem po-COVID-owym,
mamy gdzieś z tyłu za plecami kolejną falę, która tak naprawdę już jest trochę kolejną niż tylko czwarta, przynajmniej z moich obserwacji. Zmienia się również sposób działania pacjenta. Co to znaczy? To znaczy pacjent powoli przestaje iść tą utartą ścieżką lekarz, pielęgniarka, opieka domowa, a zaczyna sam szukać. I przychodzi do Państwa do apteki, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, są to moje obserwacje i informacje również od Państwa kolegów, koleżanek, coraz więcej pacjentów przychodzi z czymś konkretnym, na przykład chce konkretny opatrunek, konkretny lek, konkretną nazwę produktu. No i tutaj zaczynają się schody, dlatego że najczęściej te informacje są zdobyte z internetu, z telewizji, z reklam, tabletki na wątrobę, innych tego typu ciekawostek, gdyż pacjent sam szuka. A my jesteśmy od tego, żeby pacjenta często odwieść od jego planów zrobienia sobie krzywdy. W związku z powyższym, do czego do tej pory już udało nam się doprowadzić? Mamy grupę farmaceutów z różnych aptek i z różnych sieci rozsianych po całej Polsce, którzy pomagają pacjentom w aptekach więcej niż często pielęgniarki czy lekarze. Co to znaczy? To znaczy, że są w stanie tak pomóc pacjentowi, taką informację przekazać w konsultacji z nami, ze specjalistami leczenia ran, że finalnie rany tych pacjentów faktycznie się goją. I proszę mi wierzyć, teraz przy tym planowanym lockdownie być może będzie podobna sytuacja jak do tej pory, czyli mniej pacjentów trafi do lekarzy, do pielęgniarek, a więcej do Państwa, do farmaceutów. Czy to dobrze, czy źle? Myślę, że nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ale jeżeli Państwo się dobrze przygotujecie, będziecie chcieli pomóc pacjentowi, to my zrobimy wszystko, co jesteśmy w stanie, po to, żeby dać Państwu tę iskrę informacji, ten taki bagaż wiedzy, po to, żebyście Państwo mogli chociaż się zastanowić, czy chcecie poświęcić swój czas, czy chcecie poświęcić nieco swojej energii, aby faktycznie temu pacjentowi pomóc. I każda minuta tego webinaru jest dla Państwa. Także zaczynamy. Drodzy Państwo, rana przewlekła, rana niegojąca się, rana chroniczna. Co to oznacza? Najczęściej jest to rana, która powstała z jakiegoś urazu, czy to jest uderzenie w kant stołu, czy to jest wycięcie skórki przy paznokciu w nieodpowiedni sposób, czy jest to w końcu ugryzienie psa, konia, krowy, no, tego typu zwierzęcia, która sama w sobie goiłaby się siłami własnymi, naturalnymi organizmu pacjenta. Natomiast ze względu na fakt, że pacjent ma chorobę bądź kilka chorób, bądź przypadłości chronicznych, które wpływają na procesy leczenia tej rany, ta rana się po prostu nie goi. I pierwsza konkluzja. Czy cukrzyca wywołuje bezpośrednio ranę? Nie. Ale cukrzyca zaburza dwa główne układy, które wpływają na gojenie rany. Czyli układ krwionośny, mam na myśli tętniczy, oraz układ nerwowy, czyli neurologiczny, neuropatię cukrzycową. Idźmy dalej. Czy przewlekła niewydolność żylna, która prowadzi do obrzęków, do przesączu przezskórnego, prowadzi do tak zwanej słoniowacizny, czy ona wywołuje ranę? Nie. Ale uraz, który pacjent sobie w jakiś tam sposób stworzył, powoduje, że ta rana nie chce się goić właśnie ze względu na obecność tej choroby podstawowej. Idźmy dalej. Demencja, RZS, wszelkie inne zjawiska, u których zgodnie z którymi pacjent przewlekle leży, bądź jakaś paraplegia, czy też inne zjawisko niedowładu kończyn, gdzie pacjent siedzi. Jest to, można powiedzieć, schorzenie, które nie wywołuje rany, ale pojawienie się tarcia, fatalnego mikroklimatu, chociażby w produktach chłonnych, czy też uderzenie się o kant łóżka przy przechodzeniu z fotela na łóżko i z powrotem, powoduje niewielkie uszkodzenie skóry. I właśnie taki długotrwały ucisk z kolei powoduje, że rana nie chce się goić. W związku z tym, drodzy Państwo, pierwsza informacja techniczna. Rana przewlekła najczęściej kiedyś była raną ostrą. Tylko ze względu na problemy po stronie pacjenta, mikroklimatu w samej ranie oraz różnych innych przeszkód typu niedożywienie, tak, pacjent otyły może być niedożywiony. Może mieć na przykład brak podaży białka w diecie.
czy też no, fatalny układ glikemii. I wtedy te sytuacje pacjenta dopiero powodują, że rana nie chce się goić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to konieczne do tego, aby móc zrobić ten krok do przodu. Czyli żeby pomóc pacjentowi bardziej niż wysłać chociażby pacjenta do lekarza POZ. Drodzy Państwo, idźmy dalej. Jeżeli już decydujemy się zaangażować, czyli chcemy faktycznie pomóc pacjentowi, który bezpośrednio przychodzi do nas do apteki, czy też wskazać jakiś kierunek osobie, która przychodzi w imieniu pacjenta, czy jest to ktoś z rodziny, czy jest to z opieki, czy nawet pani pielęgniarka środowiskowa, która przychodzi do Państwa i no, potrzebuje środków i opisuje sytuację. Drodzy Państwo, jest to, można powiedzieć, droga w jedną stronę. Dlatego, że jak już się Państwo zaangażujecie i zobaczycie pozytywny efekt swojego zaangażowania, no to już później idzie naprawdę pocztą pantoflową, że u Państwa faktycznie możemy uzyskać pomoc. Jest to niesamowite, dlatego że no, niedługo być może tych pacjentów będziecie Państwo mieli więcej, bo po prostu niedługo duża szansa, że będzie kolejny lockdown, może nie całkowity. Co to oznacza zaangażować się? No to oznacza sporo pracy. Dam przykład. Znajoma pani aptekarka, która się bardzo często z nami kontaktuje za pomocą e-maila, wysyła nam zdjęcia, opis, który dostaje od opieki pacjenta i my wtedy w odpowiedzi dajemy informację, co zastosować, jak, w jakiej kolejności. Proszę Państwa, to jest robota. To całkiem sporo. Dodatkowo jeszcze jesteśmy ciągle w kontakcie albo z pacjentem, albo z jego opieką. Pamiętajmy o tym, jeżeli chcemy się zaangażować, że może być tak, że o godzinie 23 dostaną Państwo zdjęcia od na przykład pani Izabeli z Półtuska, która ma ranę, która dobrze idzie, czyli goi się ze względu na to, że Państwo pomagacie. No i chcę się dowiedzieć, dlaczego powstał taki mały element. No właśnie, dlatego może nie wszyscy tego chcemy. Proszę mieć to gdzieś z tyłu głowy. Jak zaplanować ścieżkę postępowania z raną? Drodzy Państwo, mówimy o ścieżce postępowania z raną, czyli jest to pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który musimy zaplanować każdorazowo, nieco inaczej, przy każdorazowo innej ranie i innym pacjentowi. Dlatego, że każda rana przewlekła, te Państwo rany, które widzicie akurat tutaj, czyli rany krążeniowe, goją się nieco inaczej. I ścieżką postępowania z procesem gojenia jest nic innego jak po pierwsze ocenić, jak ta rana wygląda, zaraz sobie będziemy opisywać te wszystkie obrazy kliniczne, co w tej ranie przeszkadza, co działa, a co nie działa i tak zmodyfikować to miejscowe środowisko w łożysku rany, zaraz sobie też powiemy, co to znaczy środowisko w łożysku rany, aby finalnie osiągnąć odpowiedź organizmu pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że rana nie goi się ze względu na choroby pacjenta, które no, mogą głównie wykluczyć lekarze, ordynując właściwe leki, jak i nie goi się ze względu na miejscowe zjawiska. I na te miejscowe zjawiska my już mamy wpływ. Jaki wpływ? Przede wszystkim opatrunkami specjalistycznymi, kremami, maściami, specyfikami polepszającymi jakość skóry, środkami antybakteryjnymi, też sobie zaraz o tym dokładnie powiemy, kiedy, jak i gdzie je stosować, żeby finalnie osiągnąć takie łożysko rany, aby pacjent własnymi siłami organizmu tą ranę sobie wygoił. I to jest nasza rola. Drodzy Państwo, najczęściej mamy do czynienia z... Może troszeczkę zmienię kadr. O! Mamy do czynienia z ranami, które są... Po pierwsze, owrzodzenia żylne, kiedy od tego w sumie zaczniemy, bo jest to, można powiedzieć, taka nasza plaga obecnie. Kiedy mamy do czynienia z podłudziem, które jest obrzęknięte, podłudziem, które ma skórę bardzo delikatną, niedotlenioną, podłudziem, który wyposażony jest w szereg ran, szczególnie te, które dotyczą skóry powierzchniowej, czyli powiedzmy naskórka, podłudziem, który ma taką naciekową erozję skóry, czyli grawitacyjnie w tą stronę, podłudziem, które jest dysfunkcyjne ze względu na przewlekłą niewydolność żylną. Te rany wyglądają diametralnie różnie od ran tętniczych, czyli wtedy, kiedy dysfunkcja polega głównie na zatkaniu tętnic.
proszę zwrócić uwagę, wtedy podłudzia, bo o tej części najczęściej mówimy, są raczej szczupłe, skóra jest w miarę sucha, no bo skoro nie ma ukrwienia, no to również nie ma wysięku, ale mamy do czynienia z ogromnym przebudowaniem naskórka, który nieukrwiony po prostu w pewnym momencie przestaje istnieć. Mamy specyficzne rany, które są objęte suchymi strupami martwiczymi, które nie ulegają uciskowi, czyli to nie jest odleżyna, to jest zatkanie tętnicy. Mamy również rany w tej sytuacji, które są takim, można powiedzieć, taką martwicą przodostopia, w której dochodzi również do samoczynnej amputacji palców. To wszystko dzieje się ze względu na niedotlenienie przy ranach tętniczych. Mamy również zespół stopy cukrzycowej. Dlaczego zespół? Bo jest to połączenie kilku problemów. Po pierwsze, niedokrwienie z zatkania tętnic. Po drugie, rany neuropatyczne, które są wywołane brakiem czucia, czyli po prostu pacjent sobie uciska. Po trzecie, to wszystko razem powoduje ogromną dysfunkcję samej stopy jako takiej, jak się prosi o zakażenie. Aż w końcu dochodzimy do odleżyn. I z tego wszystkiego najprościej wyleczyć odleżynę. Ale o tym po kolei. Także wrócimy teraz do prezentacji. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Specjalista spraw technicznych, który działa w tle. Drodzy Państwo, zacznijmy od owrzodzeń na tle krążeniowym. Dlatego, że można powiedzieć, wszelkie rany przewlekłe, rany owrzodzeniowe na tle niewydolności żylnej, są to obecnie rany pandemiczne, czyli przewlekła niewydolność żylna jest taką cichą pandemią. Dlaczego? Mamy fatalny styl życia. 3 razy F. Fotel w pracy, fotel w domu, fotel w samochodzie. Siedzenie jest najmniej anatomiczną pozycją, jaką możemy sobie wyobrazić. Ja stoję, kręcę się co chwila, więc uruchamiam swoją pompę mięśniowo-stawową. Państwo, domyślam się, że najczęściej siedzicie, no bo to jest całkiem logiczne. Proszę wyobrazić sobie, że krew wpływa, ale nie wraca, bo robicie sobie Państwo stazę pod udem. W związku z powyższym latami pielęgnowany problem żylny przy, no mogę tak powiedzieć, olewaniu pierwszych symptomów pogorszenia się tej sytuacji finalnie doprowadza do owrzodzeń, czyli do niedokrwienia, a dokładnie niedotlenienia skóry. Dochodzi do paradoksu. Mamy ogromny obrzęk, mamy ogromną niewydolność żylną, mamy zalegające płyny w układzie naczyniowym, w układzie pozanaczyniowym, a skóra jest niedotleniona. Te zdjęcia, które Państwo widzicie, są to zdjęcia owrzodzeń na tle niewydolności krążeniowej. Zacznijmy od nich. Drodzy Państwo, pierwsze zdjęcie. Mamy ranę, która dotyczy przede wszystkim naskórka, ranę żywoczerwoną, ale również ranę z tkanką martwiczą, czyli te takie, powiedzmy, ciemne place. Co nam mówi? Tego typu rana mówi o jednym. Jest to owrzodzenie mieszane, żylno-tętnicze. Dlaczego żylne? Dlatego, że nie mamy naskórka. Dlaczego tętnicze? Bo mamy martwicę czarną, suchą. Pierwsze rozgraniczenie. Drugie zdjęcie, które widzicie Państwo, drugie od lewej, jest to już raczej owrzodzenie o etiologii żylnej. Mamy mało tkanki martwiczej, mamy za to dużo więcej wysięku. Proszę zwrócić uwagę na tą taką jasną część dookoła rany. Jest to początek maceracji. Trzecie zdjęcie. Jest to początek powstawania owrzodzenia żylnego. Rana jest zaczerwieniona, rana już tworzy się, naskórek ulega rozpadowi, mamy ogromny obrzęk, czyli po prostu masywny wysięg. I drodzy Państwo, czwarte zdjęcie, rana pokryta włóknikiem. Jest to specyficzne pokrycie taką żółtą materią, żółtą tkanką martwiczą, która powstaje po wysięku. Wysięg jest pełen tkanki fibrynowej, czyli tkanki włóknistej, która zostaje w łożysku rany po odparowaniu ogromnego wysięku. Jest to tkanka martwicza. Piąte zdjęcie z kolei, suchy, dobrze zorganizowany strup martwiczy. Jest to owrzodzenie typowo tętnicze. Dlaczego o tym mówimy? Bo te dwa owrzodzenia goi się inaczej. Jest inne podejście również od strony Państwa, od strony pracy w aptece. Drodzy Państwo, charakterystyka owrzodzeń krążeniowych. Pierwsza rzecz, no, dotyczy efektu problemu krążeniowego.
Czyli pierwszą rzeczą, gdzie pacjenta musimy skierować? Do lekarza POZ-u, który ma wypisać skierowanie do poradni chorób naczyń. To jest podstawa naszego dalszego działania. Dlatego, że każdą ranę przewlekłą goimy od podstaw. Czyli jeżeli taki pacjent nie trafi do chirurga naczyniowego czy po prostu do chirurga ogólnego, nie trafi do diagnostyki obrazowej, czyli będzie pozbawiony badania chociażby USG Doppler duplex krążeniowego i my to mamy temu pacjentowi powiedzieć, on ma to zrobić, to wtedy tak naprawdę nie wiemy nic. I pacjent może być dobrze leczony opatrunkami z naszej strony, my wyprujemy z siebie flaki i owszem, będziemy widzieć efekt leczenia, ale nigdy tej rany się nie wygoi, bo istnieje przyczyna. Podobnie jak mamy dziurę w zębie i tabletkę z krzyżykiem, tabletką nie wygoimy tej dziury w zębie, ale nie będzie bolało. Na tej zasadzie działamy od podstaw. Jeżeli będziecie Państwo mieli w opisie pacjenta bądź opieki tego typu ran, które dotyczą przede wszystkim podłudzia, stopy, rany dotyczą naskórka, są czarne, suche bądź pokryte żółtą mazią. O takie rzeczy pytamy pacjenta wprost, jak ta rana wygląda. Otrzymujemy informację. Taki pacjent na pewno musi trafić do chirurga naczyniowego albo co najmniej do POZ-u, żeby wypisał skierowanie do takiego chirurga. My zaopatrujemy miejscowo. I teraz co robimy? Drodzy Państwo, inaczej podchodzimy do leczenia owrzodzeń żylnych, czyli tych, które są mokre, tych, które są pokryte tkanką tą taką żółtą, rozpływną, czasami w różnych kolorach tęczy. Na pewno tych ran, z których się po prostu leje. I zupełnie inaczej podchodzimy do ran, które są suche jak pieprz, które są pokryte suchym strupem martwiczym, bo przyczyna jest zupełnie różna. Pierwsze rany goją się w środowisku, w którym my mamy odseparować ten wysięg. Dlatego, że rany żylne powstają wtedy, kiedy żyły przestają transportować do górnych partii ciała krew. Po prostu zastawki żylne przestają być szczelne. Następuje nadciśnienie żylne, krew się przesącza z naczyń do przestrzeni zewnątrznaczyniowej, w efekcie poza skórę i cieknie. Zamykają się takie małe zwieracze przedwłośniczkowe, skóra jest niedotleniona, skóra ulega rozpadowi. W związku z powyższym głównym problemem w ranach, z których się leje, jest mokro, jest ten wysięg. Wraz z wysiękiem do rany dostają się wszystkie znane miejscowe przeszkody w procesie gojenia, czyli bakterie, toksyny, enzymy, pozostałości przemiany materii, wolne rodniki, reaktywne formy tlenu, azotu, kupa białek oraz woda. To wszystko razem powoduje degradację naskórka. A jeżeli pacjent się uderzy, no to w tym miejscu powstaje degradacja, która postępuje x razy szybciej. Tak powstają owrzodzenia żylne. Czyli reasumując, wtedy dopór opatrunków jest raczej pod kątem przesuszenia takiej rany, odessania tego wysięku, stabilizacji flory bakteryjnej oraz nadaktywności enzymatycznej. Zaraz sobie będziemy o tym mówili już przy doborze opatrunków. Drugą stronę. Jeżeli przychodzi do Państwa pacjent, który mówi, że ma silne bóle, to się nazywa tak zwane chromanie przestankowe, czyli pacjent nie może ujść, nie wiem, 100-200 metrów, gdyż następuje w jego podudziach silny, narastający ból. Jest to niestety temat tętniczy. To znaczy, że do nóg pacjenta nie to, że nie wracają, tylko nie trafia krew. W związku z powyższym w tej sytuacji najczęściej pacjent będzie miał jasno zaakcentowane, suche strupy martwicze, takie niedokrwienne, szczególnie na wyniosłościach kostnych, szczególnie tam, gdzie mamy palce, całe przodostopie, gdzie mamy wyniosłości kostne, kostkę boczną, przyśrodkową, ostrogę pięty, tam tworzą się właśnie owrzodzenia tętnicze, gdyż no, w takim uciśniętym miejscu po prostu krew jeszcze trudniej dopływa. Można powiedzieć, że w przypadku niewydolności tętniczej bardziej przypominają one odleżyny w swoim mechanizmie powstawania niż owrzodzenia chociażby żylne. Co wtedy proponujemy pacjentowi? Wtedy proponujemy pacjentowi leczenie zachowawcze po to, żeby on do czasu wizyty u chirurga naczyniowego czy też poradni chorób naczyń miał te rany zaopatrzone jak w ramach prewencji przed pogłębieniem się tego stanu.
W przypadku obrzeczeń tętniczych, gdzie mamy suche strupy martwicze, gdzie pacjent na przykład mówi, no, że ma czarne, sine palce, nie będzie nam się w aptece obnażał, aczkolwiek nasza wyobraźnia pracuje, chociażby po tym webinarze myślę, że będzie trochę łatwiej. W tej sytuacji już bijemy na alarm, bo około 70-80% amputacji stóp, amputacji przodostopia, amputacji całościowych bądź plasterkowych pod kolano i wyżej, to praktycznie można temu zapobiec. Zapobiec można wtedy, kiedy pacjent trafi do poradni chorób naczyń, będzie miał zaplanowaną tak zwaną rewaskularyzację, ewentualnie rekanalizację tych przepchniętych, zatkanych tętnic, doprowadzą tam krew i wtedy możemy bawić się leczeniem tej rany. W innym przypadku tą ranę traktujemy środkami antybakteryjnymi, antyseptycznymi, chronimy ją od zewnątrz miękkim materiałem wyścielającym, który ma chronić przed urazem. Bo jeżeli taki suchy strób martwiczy będzie uszkodzony przez but, przez uderzenie w stół, przez, nie wiem, chodzenie nawet, no to tam aktywność bakteryjna rozpocznie się. O tak. Dlaczego? Bakterie lubią takie środowisko, w którym nie ma ukrwienia, w którym nie ma aktywności układu immunologicznego. I w końcu mamy owrzodzenie mieszane, czyli takie, w którym mamy trochę martwic suchych, trochę rozpływnych, generalnie mamy niezły bałagan. W tej sytuacji zaopatrujemy takie owrzodzenie zgodnie z leczeniem owrzodzenia tętniczego i pacjent również bardzo szybko musi trafić do specjalisty naczyń. Dlaczego mówię musi szybko trafić? Dlatego, że tutaj liczą się już tygodnie. Okazuje się, że postęp w uszkodzeniu tkanek jest geometryczny. Czyli jeżeli pacjent ma początek problemu, na przykład ma zespół stopy cukrzycowej, uszkodził sobie naskórek, wchodzą tam bakterie, robi się martwica. Jeżeli on to przegapi, to postęp tej rany na początku będzie niewielki, niewielki, a później lawina. I dlatego jesteście Państwo, żeby pacjentowi powiedzieć, nawet go nastraszyć. Człowieku, tobie tego palca urżną. Proszę mi wierzyć, to naprawdę działa. I zaczynamy ścieżkę postępowania z raną krążeniową. Będzie to na początku owrzodzenie żylne. Drodzy Państwo, idziemy według ścieżki postępowania, tak zwany timers, czyli tak będziemy dobierać opatrunki, aby zgodnie z tą ścieżką móc tą ranę jakkolwiek sensownie zobaczyć. Pierwsza rzecz to jest T, czyli tissue. Tam dbamy o oczyszczenie rany. Przy warsztacie o opatrunkach sobie będziemy te opatrunki wyjaśniać. Stosujemy opatrunki oczyszczające, czyli takie, które doprowadzają wilgoć, stymulują autolizę, czyli naturalny proces enzymatyczny pacjenta. Opatrunki, które są w stanie zakwasić ranę, obniżyć pH do wartości kwasowych, czyli w sumie naturalne nasze pH łożyska rany. Wtedy bakterie też nie chcą się za dobrze rozwijać. Stosujemy również opatrunki antybakteryjne w pewnych systemach. To, co teraz mówię, to mówię o składzie systemu opatrunkowego, a niekoniecznie pojedynczym opatrunku. Na przykład opatrunki antybakteryjne ze srebrem, które wyściełają łożysko rany i dostarczają jonów srebra, niszcząc bakterie, unieczyniając je. Stosujemy również opatrunki superabsorpcyjne. Są to opatrunki superabsorbentem, czyli chłoną ogromną ilość wysięku i te opatrunki są najbardziej uniwersalnymi opatrunkami, które możemy zastosować. Zaraz sobie dokładnie będziemy to wszystko wyjaśnić. Z chwilą, w której osiągamy coraz czystszą ranę, czyli z rany zanieczyszczonej, żółtej, kolorowej, czarnej, nie wiem, zielonej, etc., zaczynamy widzieć, bo pacjent przynosi nam zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć możemy szacować, co się dalej z raną dzieje. Widzimy, że rana jest coraz bardziej czerwona, żywa, więcej tej nowej czerwonej tkanki. Przechodzimy systemem opatrunkowym na inne opatrunki. Te, które mają stymulować właśnie ten proces ziarninowania i pokrywania się naskórkiem. Czyli będą to opatrunki piankowe z żelem, będą to opatrunki siatkowe z maścią. Zaraz sobie dokładnie te opatrunki omówimy przy warsztacie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak zawęża nam się pole stosowania opatrunków w sytuacji owrzodzenia tętniczego. Dlaczego? Przede wszystkim w przypadku owrzodzenia tętniczego, czyli tam, gdzie mamy suchy strób martwiczy, to na początku my nie możemy dokładać wilgoci z opatrunków. My nie możemy korzystać z dobrodziejstw opatrunków wilgotnych, które aktywują autolizę, które aktywują oczyszczanie, bo tam nie ma ukrwienia. Jeżeli byśmy tak postąpili i w dobrej wierze
do rany niedokrwionej, takiego suchego strupa przodostopia. Jeżeli byśmy zaopatrzyli opatrunkiem wilgotnym, mokrym, owszem, my tego strupa uwodnimy, czyli będzie część oczyszczania. Ale nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo bakterie, które są obecnie nieczynne, będą czynne. One łatwiej żywią się właśnie takim rozpuszczonym strupem martwiczym. A pamiętajmy, w przypadku braku krwienia nie ma również akcji układu odpornościowego. Dlatego w przypadku owrzodzeń tętniczych mamy bardzo ograniczone opatrunki do opatrunków antybakteryjnych prewencyjnie. Tworzymy pewne wtedy chochołki dookoła każdego z palców, żeby palce z sobą nie tarły. Kładziemy również opatrunki antybakteryjne w miejsce tej suchej martwicy, takiej niedokrwiennej. Przykrywamy opatrunkami superchłonnymi, mocujemy to wszystko i pacjenta wysyłamy w podskokach do poradni. Przede wszystkim POZ-u, a następnie ze skierowaniem do poradni chorób naczyń. To jest nasza rola jako specjalistów pracy w aptece, bo tutaj w tej sytuacji niewiele zrobimy. Jeżeli mówimy, może jeszcze takie podsumowanie owrzodzeń żylnych. Drodzy Państwo, poza owrzodzeniem czy żylnym, czy tętniczym, mieszanym, są jeszcze owrzodzenia, a dokładnie obrzęki kardiologiczne. Pacjenci najczęściej mają wtedy tak zwane słoniowacizny, czyli ogromne obrzęki, chodzą tak bardzo niestabilnie, mają wielki nacięg przezskórny. Drodzy Państwo, u takich pacjentów przede wszystkim musimy zadbać o suchą skórę. Stosujemy już tylko i wyłącznie opatrunki superabsorpcyjne, takie, którymi owiązujemy nogi, bo ci pacjenci marzą o tylko jednej rzeczy, o tym, żeby to nie śmierdziało i się z tego nie lało. W związku z powyższym naszą rolą w aptece jest zaproponować opatrunki superabsorpcyjne w miejsce pieluch, podkładów chłonnych, gazy, którą ci pacjenci najczęściej używają w ilości hurtowej. O tych opatrunkach za chwilkę sobie będziemy mówić. Drugim najczęściej takim rodzajem ran przewlekłych to są wszelkie odleżyny. I tutaj proszę zwrócić uwagę na zdjęcia, które macie Państwo. Czym charakteryzują się odleżyny? Przede wszystkim pojawiają się na wyniosłościach kostnych. Co to oznacza? Oznacza to, że każda wyniosłość kostna, czyli miejsce, no, czy jest to staw powiedzmy śródręczno-paliczkowy, czy w przypadku stóp śródstopno-paliczkowy, czy to jest kostka boczna, przyśrodkowa, czy jakaś taka ostroga pięty, wszędzie tam, gdzie kość jest blisko skóry i ulega uciskowi, to w tych miejscach najchętniej tworzą się odleżyny. Przykład, wsiadamy na rower po przerwie zimowej, no i bolą nam 4 litery, dokładnie te wyniosłości guzków kości kulszowych. Jest to wypierwszy mały początek odleżyny, bo nasza pupa nie jest przystosowana do takiego ucisku. Po pewnym czasie się już przyzwyczaja, ale na początku nie. I podobna sytuacja jest, kiedy mamy nowe buty. Gdzie mamy pęcherze, gdzie mamy odciski? Na wyniosłościach kostnych. Czyli tworzymy sobie odleżynę. To samo dzieje się u pacjenta. Jeżeli pacjent jest przewlekle leżący bądź siedzący, to we wszelkich wyniosłościach kostnych mamy niedotlenienie i fizyczne gniecenie tkanek. I są to dwie przyczyny najważniejsze, dla których tworzą się odleżyny. Dodatkowo pacjent leżący powoli traci białka, czyli traci masę mięśniową. Masę mięśniową, która amortyzuje i pozwala dłużej utrzymać skórę w dobrej kondycji. W związku z powyższym proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają odleżyny. Przede wszystkim gdzie? Na wyniosłościach kostnych, okolice kości krzyżowej, pośladki z drążeniem do tych guzów kości kulszowych, również okolice stawu biodrowego, czyli boczna strona pacjenta, pięta, gdzie jeszcze? Guzek kości potylicznych, małżowiny, łokcie, wszędzie tam, gdzie pacjent ma po prostu kontakt z podłożem. Jak wyglądają odleżyny? Tak jak Państwo widzicie, ale przede wszystkim jak się je charakteryzuje? Odnośnie stopnia głębokości. Dlatego, że odleżyna wraz z pogłębianiem się swojego stanu drąży coraz głębiej, czyli uszkodzeniom ulegają już nie tylko tkanki miękkie, ale również powięzi, kości, ścięgna, przetoki. No, czasami pacjent ma dziurawy na wylotu. Dlatego, że ten ucisk stale pogłębia niedokrwienie. Co my możemy zaproponować? Przede wszystkim edukację. Pierwsza rzecz, pacjent nie może leżeć na odleżynie. Co to znaczy? Jeżeli pacjent będzie leżał na kości
O, może tak pokażę. Na kości krzyżowej i my będziemy próbowali tą ranę wygoić, to w takiej pozycji jesteśmy skazani na porażkę. Dlaczego? Bo jest przyczyna powstania rany. W związku z powyższym, gdzie jest nasza rola? Edukacja, to jest pierwszy krok. Wyjaśnić tą sytuację. Jak będzie ucisk, rana się goiła, nie będzie. Choćby nie wiem, jakie czarodziejskie opatrunki stosowali, nawet opatrunki firmy Hartmann. Druga rzecz. Jeżeli pacjent leży maksymalnie, no powiedzmy, około 2 godzin bez przerwy, to już jest traktowane jako zaburzenie procesu gojenia. Drodzy Państwo, 2 godziny. Czyli co 2 godziny dziadzio powinien być unoszony, przekręcany, odciążany chociażby częściowo przed takim uciskiem. Dzieje się to również przy leżeniu na boku. W tej sytuacji rany krętarza, rany okolic stawu biodrowego, to jest żaden problem, żeby wykształcić. Reasumując, wyjaśniamy pacjentowi, że ten ucisk, pacjentowi, oby tylko przyszedł, opiece, że ten ucisk jest największym kłopotem. Jeżeli trafimy dokładnie w punkt wyobraźni tej osoby, to już będziemy mieli zagospodarowane 70% problemu, bo ten ucisk jest mniej więcej te 70%. Reszta to jest odżywienie. Drodzy Państwo, odleżyna najczęściej dotyczy tkanek miękkich. Przynajmniej te odleżyny, z którymi mamy do czynienia najczęściej w środowisku aptecznym, czyli te, z którymi faktycznie możemy cokolwiek zrobić. Dziękuję. W związku z powyższym, czy my jesteśmy w stanie gromadzić białka, z których później sobie budujemy nową tkankę, odbudowujemy tą miękką strukturę? Nie. Możemy gromadzić tkankę tłuszczową, a dokładnie zawartość tkanki tłuszczowej. Możemy sobie gromadzić glikogen w wątrobie i w kilku innych ciekawych rzeczach, chociażby trzecie biodro przednie piwne. Natomiast nie mamy możliwości gromadzenia białek bez potrzeby. To samo się dzieje, jak ćwiczymy na siłowni, nabieramy masy mięśniowej, a później przestajemy ćwiczyć, ta masa nam spada. Czemu? Dlatego, że my jesteśmy zbudowani trochę jak leniuchy i dopasowujemy się do zaistniałej sytuacji. Pacjent ma dokładnie to samo. Jak pacjent leży, traci białko, bo jest mu to niepotrzebne, traci masę mięśniową, ale również traci budulec. W związku z powyższym dieta. Drugi punkt leczenia odleżyny. Jeszcze nie opatrunki, tylko dieta. Pacjentowi musimy, czy też opiece wyjaśnić, żeby w diecie było łatwo przyswajalne białko. To jest około 1,5-1,8 grama łatwo przyswajalnego białka na każdy kilogram masy ciała pacjenta. Czyli proszę wyobrazić sobie, możemy mieć pacjenta grubego, po prostu tam body shaming nie bardzo nas interesuje, czy body positive, ale możemy mieć pacjenta z nadwagą, który jest niedożywiony, bo nie ma białek w diecie i to się nie będzie wtedy goiło. W związku z powyższym dieta dobrana pod kątem chorób podstawowych typu cukrzycy z łatwo przyswajalnym białkiem i wtedy faktycznie pacjent ma budulec. I trzecim krokiem to jest faktycznie wtedy już stosowanie opatrunków specjalistycznych. Drodzy Państwo, ze względu na charakter powstania odleżyny najczęściej zaczyna się od zaczerwienienia skóry, które jeszcze rano nie jest, ale już jest odleżyną. Czerwony alarm. To już jest początek problemu. I co robimy dalej? Po pierwsze, rana, w której znajdują się wszystkie tkanki martwicze, suche, rozpływne, wymaga oczyszczenia opatrunkami specjalistycznymi, na przykład opatrunkami, które dostarczają wilgoć. Jeżeli rana jest głęboka, wtedy upychamy do środka opatrunki, które mają wchłonąć treść ropną, treść nadkażoną. Jeżeli rana ma objawy zakażenia, zaraz sobie powiemy o objawach zakażenia, w tej sytuacji stosujemy dodatkowo opatrunki antybakteryjne i kolejna informacja, budujemy zawsze zestaw opatrunkowy, który składa się z x opatrunków dostosowanych do tych elementów, o których mówimy. Inne opatrunki chłoną wysięg, czyli te będą na górze, inne opatrunki walczą z bakteriami, one będą na dole. Inne opatrunki wyściełają łożysko rany, dostarczają wilgoć do rany względnie suchej, separują wilgoć z rany relatywnie mokrej. W związku z powyższym idziemy dalej w procesie gojenia. Rany robią się czerwone, widzimy nową tkankę, wtedy przechodzimy na opatrunki, które stymulują tą nową tkankę, czyli tkankę ziarninową, na skórkowanie. Są to najczęściej opatrunki z miękkiej pianki z warstwą żelu. Jeżeli mamy do czynienia z kolei z ranami cukrzycowymi,
to tutaj sytuacja jest trudna, a dokładnie trudniejsza niż nam się wydaje. Dlatego, że rany cukrzycowe to jest mieszanka tych dwóch rodzajów ran, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy. Czyli jest to mieszanka ran niedokrwiennych, ran neuropatycznych, czyli pacjent nie czuje tej stopy, więc mózg pacjenta nie potrafi sterować przemianami w skórze, powstają wtedy rany neuropatyczne i niestety na dodatek pacjent chodzi. No, tak ma w zwyczaju, jak większość z nas. Czyli za każdym krokiem pacjent uciska sobie tą stopę, czyli wytwarza co? Odleżynę. I dlatego zespół stopy cukrzycowej jest to mieszanka tych wszystkich problemów, z jakimi mamy na co dzień do czynienia z pacjentem. I tutaj, jeżeli pacjent przychodzi do Państwa do apteki albo ktoś pyta o patrunek na ranę cukrzycową, zadajmy kilka pytań. Jak ta rana wygląda? Jest sucha? Czy się leje? Czy jest żywo-czerwona? Czy jest taka sucha, czarna, tak jak Państwo widzicie na tych zdjęciach? I gdzie się znajduje? Z przodu stopy czy od spodu? Przynajmniej w większości te rany w tych miejscach się znajdują. I dopiero wtedy możemy pacjentowi pomóc. Pierwszą rzeczą, którą należy pacjentowi wyjaśnić, to pacjent nie może na tej ranie chodzić w zwykłym bucie. Dlatego, że po prostu wszystkie nasze wysiłki pójdą jak para w gwizdek. Każdy krok powoduje niedokrwienie, a niedokrwienie powoduje pogłębienie się rany. Druga rzecz. Pacjenci często nie czują tych stóp. Po prostu nie mają czucia, mają tak zwaną neuropatię cukrzycową, czyli brakuje połączenia komórek czuciowych z mózgiem. W związku z powyższym mózg traktuje tą stopę jako jedną wielką niewiadomą, przez co brakuje tam sensownej regeneracji naskórka i regeneracji struktur głębszych i powstaje tak zwany staw Charcot, czyli totalny bałagan w strukturach kostno-stawowo-powięziowych w stopie. Dlatego pacjent nie może chodzić na takiej stopie, czy ma małego modzelka, czy ma brakujące wszystkie palce przodostopia. Pacjent powinien pójść do podologa, który mu dobierze buta albo but, czy też wkładkę ortopedyczną. Podolodzy są w chwili obecnej naprawdę bardzo szybko rozwijającą się gałęzią. Nie bójmy się wysłać pacjenta do podologa, no bo są to specjaliści, co jest ciekawe, w dużej mierze również są to specjaliści z Państwa branży, czyli są to farmaceuci. Idźmy dalej. Co należy, jak należy zaopatrzyć taką ranę cukrzycową, albo co pacjentowi powiedzieć oprócz tego odciążenia? Człowieku, ty masz mieć ustabilizowaną cukrzycę. Jeżeli pacjent ma rano 500 jednostek i to mu skacze po prostu we wszystkie strony w rytmie dobowym, to my tej rany nie wygoimy. Możemy co najwyżej zaopatrzyć czymś, co super chłonie i liczyć na moc. Czyli nie do końca na to, co byśmy chcieli. Więc po kolei odciążenie stopy, ustabilizowana cukrzyca i leczenie rany. Czyli proszę zwrócić uwagę, po raz kolejny leczenie rany, czyli w sumie temat naszego spotkania jest gdzieś na trzecim miejscu. Dlatego, że nie popełniajmy tego błędu, który ja osobiście widzę bardzo często w swojej praktyce. Specjaliści rzucają się na opatrunki. Co by pan zaproponował na taką ranę? No ale pytanie, po co? I tutaj następuje cisza. Dlatego, że często opatrunki są traktowane jako remedium, coś jak ta wspomniana tabletka na wątrobę. Sami Państwo wiecie, że biofizyka i biochemia nie kłamie i to raczej nie działa żadna tabletka na wątrobę, podobnie jak opatrunki na rany. Ale danym opatrunkiem możemy w ranie coś zmienić tylko wtedy, kiedy rana nie ma przyczyny powstania. I tutaj upatruję jakby główną oś Państwa działania, edukacja. Powiedzieć, odciążać do podologa, a co na ranę? W zależności od tego, jaki jest rodzaj rany cukrzycowej. I tutaj mamy odniesienie, prawie wypisz, wymaluj, jak do ran krążeniowych. Jeżeli z rany się leje, jeżeli z rana ma masywny wysięg, oznacza najczęściej, że jest to rana neuropatyczna, czyli ma dobre ukrwienie tętnicze, ale po prostu pacjent jej nie czuje, więc organizm ją sobie kiepsko przerabia. Tam stosujemy działania odciążające, czyli miękkie opatrunki, antybakteryjne oraz wysokochłonne. Rany z drugą stronę, które są niedokrwienne, czyli pacjent ma stopę pokrytą małymi stróbkami, które mogą również dotyczyć palców wszelkiej wyniosłości kostnych, no to tam będziemy tą ranę odciążać, działać antybakteryjnie, ale na tym się kończy. Bo to musimy ukrwić. Pacjent musi trafić do poradni chorób naczyń. Reasumując,
Jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który skarży nam się na ranie na stopie, to jest u nas czerwony alarm z tyłu głowy. Bardzo łatwo taką ranę jest zakazić, chociażbyśmy tego nie chcieli. To nie my, pacjent sobie tą ranę zakazi. W odróżnieniu od innych rodzajów rany przewlekłej, wszystkie konsensusy postępowania z raną cukrzycową mówią wyraźnie. Jeżeli z 5 objawów zakażenia w ranie cukrzycowej widzisz 2, to już ją traktujesz jako zakażoną. I tutaj chciałbym, żebyśmy się na chwilkę zatrzymali. Co to znaczy 5 objawów zakażenia? To jest 5 elementów, które jeżeli potrafimy rozpoznać w danej ranie, traktujemy ją jako zakażoną i stosujemy produkty antybakteryjne. Natomiast jeżeli poza stopą cukrzycową w ranie mamy 2-3 objawy, o których zaraz powiem, no to rana nie jest zakażona. Jest to krótki ukłon w stronę nie wpadania w taki lejek działania antybakteryjnego. Bo jeżeli będziemy stosować antybiotyki, środki antybakteryjne z taką intensywnością jak teraz, to będziemy budowali jeszcze więcej superbakterii, które są oporne na wszystkie antybiotyki i coraz więcej oporne na, czy też tolerują środki antybakteryjne. W związku z pierwszym, co to znaczy rana zakażona, czyli taka, w której powinniśmy już wdrożyć działania antybakteryjne? To jest rana, w której widzimy i czujemy po pierwsze gęsty ropny wysięg, po drugie smród specyficzny, po trzecie rana jest zaogniona na brzegach, czyli taka wyraźna czerwona obwódka, po czwarte pacjent, o ile może, skarży się na ból tej rany i po piąte rana oraz pacjent często gorączkują. 5 objawów zakażenia i wtedy faktycznie rekomendujemy pacjentowi środki antybakteryjne w postaci przymoczek, w postaci żeli antybakteryjnych, opatrunków antybakteryjnych. No i lekarz powinien zbadać taką ranę, no i być może przepisać antybiotyk celowany po antybiogramie, bakteriogramie, odwrotnie, bakteriogramie, antybiogramie, po to, żeby antybiotyki zniszczyły tą nadaktywną florę bakteryjną. Ale jeżeli w ranie widzimy tylko 2 objawy, rana jest zaczerwieniona i z rany wypływa wysięg, ale jest taki gęsty, ale biały, przezroczysty, to nie jest zakażenie. I jeszcze jedna rzecz. Ostatnie pytanie. A jak w ranie miałam 2 szczepy bakterii? To pani pielęgniarka kiedyś zapytała. To jak mam z nimi walczyć? A po co? Przecież na naszej skórze, naszych nozdrzach, w kanale słuchowym, w spojówkach, w układzie trawiennym i tych okolicach mamy niemalże nieprzeliczoną ilość bakterii, z którymi żyjemy w symbiozie. Jeżeli zaczniemy z nimi walczyć, to one będą się bronić, no i w efekcie będzie to, że nas po prostu elegancko załatwią. W związku z powyższym w ranie jest podobnie. Jeżeli rana ma te 5 objawów zakażenia lub co najmniej 2 w stopie cukrzycowej, wtedy faktycznie włączamy wszystkie możliwe działania antybakteryjne, ale jeżeli nie, to po co? Wtedy stosujemy opatrunki, o których zaraz sobie będziemy mówić, bez substancji czynnych. Reasumując, w przypadku zespołu stopy cukrzycowej jest bardzo podobnie, czyli również wysięg determinuje nam rodzaj opatrunków. Wysięg znaczny, opatrunki superchłonne, opatrunki antybakteryjne, opatrunki czyszczące. Niewiele wysięgu, zostawiamy tylko opatrunki antybakteryjne, superchłonne, bo tam najprawdopodobniej ukrwienia nie ma. I to jest właśnie ten drugi element naszej terapii. Drodzy Państwo, powoli czas nam się kończy, charakterystyka opatrunków. Teraz chciałbym skupić się na tak zwanym warsztacie, czyli byśmy pokazali sobie dokładnie wszystkie opatrunki, o których mówiłem, łącznie z tymi zdjęciami poglądowymi, abyśmy przeszli z tej teorii tych zadań opatrunków w rodzaju rany, żebyśmy przeszli sobie do ich cechy, do ich opisu, do tego, co one sobą prezentują. Drodzy Państwo, oczyszczanie rany. Pierwszym z takich grupy opatrunków to są opatrunki Hydroclean Plus. Co to znaczy opatrunki Hydroclean Plus? Chciałbym je Państwu pokazać. W związku z powyższym, jakbyśmy mogli prosić dziękuję. Opatrunki Hydroclean Plus są to opatrunki hydroaktywne. To znaczy same w sobie są mokre. Jest to ewenement na naszym rynku, ale proszę zwrócić uwagę, opakowanie opatrunek Hydroclean Plus. Opatrunek Hydroclean Plus, ja postaram się zrobić teraz najazd, może akurat nie na mnie, ale na opatrunek. O! Łapiemy ostrość, super. Opatrunek Hydroclean Plus to jest opatrunek, o, nie wiem, czy Państwo widzicie, mokry, okej.
To znaczy uruchamia autolityczne oczyszczenie rany. Ta wilgoć to jest płyn Ringera, chlorek sodu, potasu, wapnia w pewnym stężeniu. Płyn Ringera uruchamia aktywność enzymatyczną pacjenta. Czyli w przypadku, kiedy mamy rany odleżynowe, obrzedzenia żylne, zanieczyszczone martwicami rozpływnymi, złogami włóknika, zaczynamy od tego opatrunku, który położony na łożysku rany na 3 doby będzie oddawał płyn Ringera, uruchamiał autolizę i wchłaniał w swoją strukturę wszystkie te elementy negatywne procesu gojenia, jak bakterie, toksyny, enzymy oraz tkankę martwiczą. Ten opatrunek występuje jeszcze w wersji, którą Państwu teraz pokażę, w wersji cavity. O, kamera się troszeczkę ustawia. Bo i nie, może pomyśli za chwilkę. Opatrunek wersji cavity z kolei nie ma substancji, nie ma żadnej strony czynnej. Myślę, że zaraz się ustawi. Ale widzicie Państwo, to jest opatrunek z kolei do ran głębokich, czyli układamy z niego tupfer, zwijamy go w sączek i umieszczamy głęboko w strukturach rany. W takich miejscach opatrunek cavity będzie nam czyścił taką ranę, będzie ją nawilżał w trudno dostępnych miejscach, w ranach głębokich, czyli gdzie odleżyny, głębokie odleżyny z przestrzeniami pustymi, wszędzie tam, gdzie musimy takim opatrunkiem po prostu się dostać. Najczęściej działa on w tandemie, czyli opatrunek cavity idzie do rany, opatrunek Hydroclean Plus stanowi jego zabezpieczenie wtórne. Trzecim rodzajem opatrunku Hydroclean jest opatrunek Hydroclean Advance, czyli niewielki, okrągły opatrunek do jasno zaakcentowanych ran. I tutaj w środowisku aptecznym akurat obserwujemy bardzo częste zużycie tego opatrunku z polecenia właśnie Państwa farmaceuty. Dlaczego? Bo jest on nieduży, w związku z tym nie będzie obawy o jakby zbyt szerokie stosowanie tej wilgoci i nawilżanie skóry. Po drugie, jest on okrągły, czyli bardzo łatwo można na taką zaakcentowaną ranę, gdzie mamy faktycznie suchą martwicę, go zastosować. Po trzecie, ze względu na swoją konstrukcję, będzie on również nawadniał, nawilżał, może pokażę, kapie z niego całkiem nieźle, płyn Ringera. W związku z powyższym, co proponuję? Opatrunki Hydroclean Plus, Hydroclean Plus Cavity, Hydroclean Advance jako oczyszczenie rany. Co to znaczy oczyszczenie? To znaczy zaopatrywanie takiej rany, czy też takiej rany. Bo nawet rana czysta wymaga uruchomienia tych procesów autolitycznych, kiedy ktoś mówi, że rana jest czysta, ale nie goi się przez 5 lat. No to znaczy, że trzeba ją uruchomić. O, super. Idźmy dalej. Kolejnym opatrunkiem, który chciałbym Państwu pokazać, jakbyśmy mogli przejść na chwilę do prezentacji, super, to jest opatrunek Sorbalgon. Opatrunek Sorbalgon, tak jak Państwo widzicie na zdjęciach, jest to opatrunek do tamponady ran głębokich. Oznacza to, że przede wszystkim będzie on wchłaniał z trudno dostępnych miejsc dużą ilość gęstej, ropnej treści martwiczej. Czyli jak pacjent mówi, że jemu się z rany leje, a rana jest głęboka, to znaczy, że musimy tam wejść z Sorbalgonem. Sorbalgon jest to, o jakbym mógł teraz prosić najazd kamery na opatrunek, Sorbalgon jest alginianem wapnia. Co to znaczy alginian wapnia? To znaczy, że jest to pochodna alg morskich, które w środowisku wysięku, czyli wysoce wysyconego sodem, jonami sodu, rozpoczyna transformację. Czyli z alginianu wapnia tworzy się alginian sodu. Alginian sodu zamienia się w taką gęstą pulpę żelową i opatrunek wtedy z tych trudno dostępnych miejsc będzie nam wyciągał tą gęstą, ropną treść zakażoną do momentu, aż będziemy mieli oczyszczoną tą pustą przestrzeń i tam dopiero wtedy wchodzimy opatrunkiem Hydroclean Plus Cavity. Pamiętajmy, opatrunek suchy wyciąga ogromną ilość wysięku, opatrunek mokry nawilża tą przestrzeń. I co jest jeszcze istotne, ze względu na jego naturalne pochodzenie, opatrunek Sorbalgon, nie, przepraszam, się śmieję, ale jest opatrunkiem jadalnym. Znaczy, no nie to, żeby zastępować go na przykład, nie wiem,
którą jest z potraw wigilijnych, tylko jest to opatrunek o takiej luźnej konstrukcji, przez co możemy mieć obawę, że część tych włókienek zostanie w łożysku rany. Nie, będą one enzymatycznie rozłożone do cukrów prostych. Reasumując, sorbalgon jest bardzo popularnym opatrunkiem, bardzo prostym i bardzo takim mało problematycznym, bo jego się po prostu umieszcza głęboko w ranie cieknącej, przykrywamy opatrunkiem chłonnym, no i liczymy, że opatrunek będzie nam wchłaniał, wysysał tę zalegającą treść ropną. Idźmy dalej. Drodzy Państwo, kolejnym opatrunkiem, który chciałbym, żebyśmy sobie umówili, o dziękuję, jest opatrunek Atrauma na G. I domyślam się, że większość z Państwa znacie ten opatrunek, bo jest on chyba najczęściej stosowanym opatrunkiem ze srebrem, czy też opatrunkiem antybakteryjnym. Gdzieś go tutaj miałem, jest dobra. Natomiast co jest istotne? Opatrunek Atrauma na G jako opatrunek stabilizujący florę bakteryjną, jako opatrunek, który obniża aktywność bakteryjną, musi mieć stosowanie z głową. Dlatego, że srebro jest metalem ciężkim. Więc no, przy stosowaniu przez 2 lata, no to szczerze mówiąc nic dobrego, z tego nie wyjdzie. I tutaj jest kolejna informacja techniczna. Jeżeli przychodzi pacjent do Państwa w aptece i mówi, chce coś antybakteryjnego, ale nie srebro, bo jest uczulony. Guzik, prawda. Najczęściej ktoś wcześniej albo on sam źle zaczął stosować produkty antybakteryjne, na przykład w postaci koloidowych płynów i srebro rozpoczęło kumulację w tkankach miękkich. Powstał chelat, czyli związek białka z metalem, białka transportowego z metalem ciężkim, czyli srebrem, żeby rozprowadzić po ciele pacjenta tak skumulowane srebro. I na ten chelat układ immunologiczny rozpoczyna czerwony alarm, no i rozpoczyna procesy kontr. W związku z powyższym niestety zamyka nam to drogę do stosowania produktów ze srebrem jakichkolwiek. Warto wcześniej zapytać przy pacjencie, który mówi, że ma zaczerwienienie, rana mu śmierdzi, boli, czyli bakterie najczęściej, czy wcześniej brał środki ze srebrem? Jak tak, to jaki był efekt? Opatrunek Atrauma na G jest to taka cieniutka siateczka, która w kontakcie z wysiękiem bądź opatrunkiem wilgotnym, na przykład opatrunkiem z grupy hydroklin, rozpoczyna oddawanie jonów srebra do łożyska rany. Jony srebra w tej sytuacji będą zaburzały aktywność bakteryjną. I to jest przewaga pomiędzy srebrem a antybiotykami. Srebro nie zabija bakterii, ono unieczynnia ich funkcję. Jest tak, jakbyśmy do zegarka szwajcarskiego nasypali piachu. Czyli on no, nie będzie zniszczony, ale przestanie chodzić. Podobnie dzieje się w bakteriach. Srebro działa na poziomie enzymatycznym, srebro działa na poziomie białkowym, srebro działa w końcu na poziomie rozwojowym bakterii, nie dopuszczając do możliwości zdrowego podziału komórkowego. W związku z powyższym szczep bakterii obniża swoje miano do wartości fizjologicznych, gdyż nie może się rozwijać. I to jest, można w chwili obecnej powiedzieć, jeden z ostatnich naszych takich środków antybakteryjnych, czy też bakteriostatycznych, na które bakterie jeszcze nie wywołały oporności, ale może być różnie. Drodzy Państwo, i w końcu opatrunek superchłonny. Opatrunek Zetuvit Plus, cała grupa opatrunków Zetuvit Plus. Gdzie je stosujemy? Opatrunek Zetuvit Plus spokojnie można stosować wszędzie. Czemu? Dlatego, że on ma bardzo szerokie spektrum zastosowania, ale przede wszystkim jest to opatrunek superchłonny. Czyli w sytuacji, w której rana ma znaczny, masywny, gęsty wysięg lub mamy ranę niedokrwienną, którą zaopatrujemy opatrunkiem antybakteryjnym, to Zetuvit Plus w każdej z tych sytuacji będzie stanowił opatrunek wtórny. Jako zabezpieczenie opatrunków pierwotnych dobiera się go rozmiarem nieco więcej niż łożysko rany, po to, żeby wysięg, który może wydobywać się spod opatrunków pierwotnych, ma być wchłonięty przez opatrunek Zetuvit Plus. Reasumując, Zetuvit Plus stosujemy też po to, żebyśmy my mieli święty spokój, no bo pacjent wychodzi od nas z apteki z zestawem opatrunków, mówimy mu najpierw antybakteryjna Atrauma na G, następnie Zetuvit Plus i po 3 dniach niech przyśle nam zdjęcie. To Zetuvit Plus będzie wchłaniał wysięg, który w chwili obecnej ma najwięcej degradującej funkcji dla zdrowych tkanek pacjenta. Nam da też również to poczucie, że nawet jeżeli pojawi się wysięg, to jednak pacjent, skóra pacjenta będzie w dobrej kondycji. Drodzy Państwo, kończy nam się powoli czas. Ja bardzo bym chciał jeszcze z Państwem dużo czasu spędzić, aczkolwiek tak patrzę,
W chwili obecnej tak już jesteśmy troszeczkę po czasie. W związku z powyższym, co proponuję? Zakończmy tą prezentację, w której jeszcze kilka opatrunków, owszem, będzie, aczkolwiek Państwo sobie po prostu zrobicie lekcję domową, przyjrzycie sobie Państwo tę prezentację do samego końca. Ja w tej chwili chciałbym usiąść sobie do komputera, dzięki życzliwości tutaj Państwa opiekunów, byśmy przeszli teraz do sesji pytań i odpowiedzi, abyśmy mogli finalnie sobie te pytania, które pojawiają się w czacie, ja tutaj sobie obserwuję ten czat, trochę się pojawia, abyśmy mogli sobie na tyle pytań, na ile możemy, odpowiedzieć zgodnie z ich kolejnością. Tak jak rozmawialiśmy na początku, na pozostałe pytania postaram się najszybciej, jak jest to możliwe, udzielić wstążni z tego elaboratu, odpowiedzieć na nie, tak żebyście Państwo mieli naprawdę taką solidną wiedzę i byli przygotowani do kontaktu z pacjentami w przypadku leczenia ran przewlekłych. Także drodzy Państwo, myślę, że możemy zamknąć prezentację. Ja sobie przejdę w chwili obecnej do komputera, także zmienię troszeczkę kadr. W końcu sobie usiądę na chwilkę chociaż. Ok. Drodzy Państwo, pierwsze pytanie Pani Justyna. Jakie badania wykonać, żeby stwierdzić niedobór białka? Drodzy Państwo, niedobór białka, żeby stwierdzić, wcale nie musimy wykonywać żadnych badań. Dlatego, że pacjent, który jest szczupły, chudy, ma wszystkie wyniosłości kosty na wierzchu, cienką skórę, siłą rzeczy jest to pacjent odbiałczony. Więc już po pierwszych zdjęciach, jakie Pani by otrzymała od opieki takiego pacjenta, już możemy wnioskować jego niedożywienie. Niedożywienie spowodowane na przykład przewlekłym wieloletnim leżeniem po udarze, spowodowanym wylewem po wypadku, po przerwaniu rdzenia kręgowego, chociażby po chorobach typu RZS. Taki pacjent bez ruchu traci naturalnie białka, czyli mięśnie, no bo one są mu niepotrzebne. I to widać ze zdjęcia. Jeżeli mamy odleżynę na kości krzyżowej i widzi Pani wystające wyniosłości kostne, chociażby obręcz miednicy, no to mamy odbiałczenie. I w tej sytuacji nie potrzebujemy żadnych badań. Druga rzecz. Jeżeli mamy pacjenta, który ma odleżynę, to my zakładamy, że ten pacjent wymaga w diecie białek. Czy on jest faktycznie gruby, ulany z różnych powodów, czy taki szczupły, chudy wręcz skóra i kości. W każdym z tych przypadków pacjent wymaga diety, bo ta dieta nie jest po to, żeby tego pacjenta podbudować ogólnie. Ta dieta jest po to, żebyśmy mogli tą ranę wygoić właśnie z białek, z tej diety. W związku z powyższym w każdej z tych sytuacji, obu skrajnych, jest konieczny podaż białek w ilości 1,5-1,8 grama na każdy kilogram masy ciała. Pani Justyna, uważam, że są rany, które się nie zagoją. Oczywiście, że tak. Nie jesteśmy gotowi na to, żeby wygoić każdą ranę z efektem końcowym, że ona faktycznie pokryje się trwałą estetyczną blizną. Natomiast w naszym, może nie tyle obowiązku, ale jeżeli chcemy, zakładajmy, że ten webinar jest po to, żebyśmy zdecydowali się, czy chcemy pomóc temu pacjentowi poprowadzić tą ścieżkę gojenia, zawsze zakładamy, że nam się uda. I w tej sytuacji tak dobieramy opatrunki, kontaktujcie się Państwo z nami, czy też przez infolinię, czy ja tutaj też napiszę taki numer telefonu naszej infolinii medycznej, co będziemy potrzebować, zdjęcia, krótki opis sytuacji, abyśmy my mogli sobie wypracować jakąś ścieżkę postępowania. Kiedy rany nie wygoimy? Wtedy, kiedy jest choroba podstawowa. Kiedy pacjent leży na odleżynie, kiedy pacjent ma nieodciążoną stopę cukrzycową i ją sobie ciągle uraża, kiedy pacjent w przypadku owrzodzenia żylnego nie stosuje produktów uciskowych, które są złotym środkiem leczenia przewlekłej niewydolności żylnej, kiedy pacjent jest odbiałczony, niedożywiony pod kątem białek. Tam faktycznie rany nie wygoimy. Nie wygoimy jeszcze w jednym przypadku. Kiedy pacjent jest, to słowo jest bardzo brzydkie, ale muszę, terminalny, a to rana i na przykład proces nowotworowy powoduje, że po prostu pacjent może nie doczekać wygojenia tej rany. Ale i wtedy widzimy postęp w procesie gojenia. W związku z powyższym, tak, nie wszystkie rany da się wygoić. I nie możemy przestawać na tym, że już tej rany nie wygoję. Będzie szansa na nagranie szkolenia? O właśnie.
Szkolenie jest nagrywane, proszę Państwa. Godzina 4 minuty, już mi głos siada. Także odpowiedź na pani pytanie pani Iwony. Jest nagrywany ten webinar, więc myślę, jak Państwo spowodujecie delikatny nacisk emocjonalny, no to będziecie Państwo mieli również ten webinar udostępniony już po naszym spotkaniu. Czyli można będzie udostępnić, panie Krzysztofie, tak? Oczywiście, że tak. Wszystkie informacje, które są na naszym spotkaniu, są dla Państwa. Nie ma tutaj żadnych tajemnic, żadnych składów chemicznych, żadnych przetargowych tematów. To jest dla Państwa. Dobrze, no to udostępnimy w takim razie link do nagrania też na naszej stronie internetowej, naszej Podkarpackiej Izby. Tam jutro proszę szukać. Super, naprawdę to jest bardzo istotna informacja. Dziękuję. Pani Anna, jak wygląda tkanka martwicza? Co stosujemy, jak leczymy, jak długo leża na ranie specjalistycznej opatrunki? Oj, po kolei. Tkanka martwicza, przypomnijmy sobie zdjęcia, które Państwo widzieliście w tych fleszach króciutkich. Tkanka martwicza jest to tkanka, która z różnego powodu stała się tkanką nieżywotną, czyli ma fatalne ukrwienie tętnicze, czyli krew nie dopływa, i ucisk, czyli gniecenie fizyczne. Wtedy powstaje tkanka martwicza. To może być martwica powierzchniowa, czyli suchy strób martwiczy. To może być również coś jak strób na podbudowie takiej chełpliwej jeziora ropy. Wtedy mamy tkankę martwiczą mieszaną, suchą i rozpływną. To też może być wielka dziura w tkankach miękkich, wypełniona jeziorem gęstej treści, takiej podobnej do budyniu z kiślem, tkanek miękkich ulegających rozpadowi enzymatycznemu. To też jest tkanka martwicza. W końcu tkanka martwicza może być rana pokryta tkanką martwiczą, tak zwanym włóknikiem, czyli pozostałością po wisienku. Jest to taki żółty glut, który ma postać od budyniu aż po twardego, takiego twardej skorupy w kolorze kości słoniowej. Jest to też tkanka martwicza. Tkanką martwiczą też jest skóra u pacjentów z zespołem skóry posterydowej, czyli praktycznie skóra, która skórą nie jest. No może nie martwicza, ale na pewno zdewitalizowana, czyli nie pełniąca swojej funkcji. Co stosujemy, jak leczymy? No i tutaj jest odniesienie do tego, co powiedzieliśmy. Mamy dwa kierunki. Jeden kierunek to jest, mówi o tym, że możemy tą tkankę martwiczą oczyścić opatrunkami specjalistycznymi typu chociażby Hydroclean Plus, jeżeli jest tam dobre ukrwienie. I druga strona medalu mówi nie możemy jej usuwać, bo nie mamy ukrwienia. Dlatego tak ważna jest ocena wysięgu. Jeżeli z rany się leje, bądź rana jest wilgotna, to oczyszczamy opatrunkami specjalistycznymi. Jeżeli rana jest sucha jak pieprz, dotyczy raczej dystalnych części, czyli chociażby palców, stopy, wyniosłości kostnych, tam gdzie jest na samym końcu mamy już drogę ukrwienia, to nie. Dlatego, że tam nie ma ukrwienia, nie ma aktywności układu immunologicznego, my to będziemy oczyszczać na mokro opatrunkami, ale tam nie ma ukrwienia. To są właśnie te rany niedokrwienne, gdzie tylko i wyłącznie zaopatrujemy opatrunkiem antybakteryjnym, superchłonnym i wzywamy pacjenta jak najszybciej do poradni chorób naczyń. Jak długo leżą na ranie specjalistyczne opatrunki? Każdy z opatrunków ma instrukcję obsługi i przyjęło się, że powinniśmy zacząć od weryfikacji tego w instrukcji obsługi. Przyjęło się, że opatrunki są tak od 3 do 7 nawet dni na ranie. Mówi o tym instrukcja, ale dobrym zwyczajem jest zmieniać system opatrunkowy cały, czyli antybakteryjny opatrunek czyszczący i jakiś superchłonny na przykład, co 3 doby. 3 doby to jest taka bezpieczna wartość, która nawet jeżeli się okaże zbyt długa, to i tak pozwoli pracować opatrunkom w spokoju, czyli zwiększyć stężenie pewnych substancji w łożysku rany i powoli to stężenie będzie opadało wraz z kończeniem się roli opatrunków. 2-3 doby to jest naprawdę taka bezpieczny okres, w którym opatrunki działają, ale jeszcze ich jakby przedłużenie nie powoduje jakichś efektów ubocznych, czyli wrastania, przyklejania się albo po prostu stanowienia źródła infekcji czy czegoś takiego. 2-3 doby powinno w zupełności wystarczyć. Pani Karolina, pytanie. Wiem, że maści z antybiotykami nie są zalecane na rany przewlekłe, jednak pacjenci namiętnie chcą je kupować. Wręcz na każde skaleczenie. Czy według obecnych wytycznych jest jakaś sytuacja, w której ich stosowanie jest dopuszczane, zalecane? Mam na myśli maści czy sprzedawane bez recepty, trójskładnikowe typu tribiotyk. Proszę wybaczyć, muszę
Otóż tak. Mamy coraz więcej bakterii opornych na antybiotyki. I to jest pełna odpowiedź na Pani pytanie. Jeżeli będziemy pozwalać pacjentom na stosowanie maści miejscowych, które są w swoim składzie, zawierają no, niewielkie ilości, niskie stężenia antybiotyków, to co robimy? No, powodujemy jeszcze wyższą oporność bakteryjną. Do czego zmierzam? Podanie antybiotyku miejscowo w chwili obecnej jest dozwolone, bądź dopuszczone, bądź traktowane jako dobre wyjście tylko w jednym przypadku, kiedy dana rana posiada wszystkie znane objawy zakażenia, kiedy w danej ranie mamy multum zbadanych szczepów bakterii, które są mega zjadliwe, czyli ich aktywność jest na tyle wysoka i toksyny, które produkują, są na tyle agresywne, że antybiotykoterapia ustrojowa może być zbyt wolna bądź niedobrze trafiona, a przy okazji wyniszczy i wyjałowi pacjenta od środka. Wtedy stosujemy maści, kremy, żele, antybiotyko, pełne antybiotyków, ale wtedy, kiedy robimy posiew, czy nawet nie posiew, musimy bioptat pobrać z tej rany, czyli gęstą wyskrobinę łącznie z miękkimi tkankami pacjenta. Jak najszybciej do agaru oraz do bardzo dobrego laboratorium. Taką próbkę należy wtedy przetransportować na badanie tlenowców, beztlenowców, miksów, powiedzmy wszelkich tworów grzybiczych, sporów, form przetrwalnikowych. Dopiero na tym podłożu budowany jest antybiogram, badanie wrażliwości tej flory pobranej na antybiotyki, dopiero wtedy można wnioskować, jaki antybiotyk podać do takiej rany. I co gorsza, nadal nie wiemy nic. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie wiemy, w jakim stężeniu ten antybiotyk trzeba podać, nie ma na to badań za dużo. Po drugie, na jak długo? Po trzecie, w jakiej ilości sama ta forma będzie podawana? No i tak, w związku z powyższym, pacjenci tak, jak najbardziej, kochają antybiotyki i to się niestety wzięło z zepsucia pacjenta i z podawaniem antybiotyku z chlebem, nie wiem, w sałatce naddunajskiej, z zupą pomidorową. Tak, stąd się to wzięło. I w Państwa rękach jest ogromna rola, żeby odwrócić ten trend albo dać po łapach po prostu, omówić. Jeżeli, dajmy na to pan Janusz z Warszawy, przychodzi do Państwa do apteki, i on chce tribiotyk, koniec, kropka, to proszę mu powiedzieć, że sobie wyhoduje super bakterie i mu urżną nogę. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Bo w sytuacji, w której pacjent robi, co chce, to jest ta sytuacja, o której mówiliśmy na samym początku. Czyli na samym początku naszego spotkania. Pacjent sam chce czegoś, ale on przychodzi do Państwa, do specjalistów. I to Państwo w tej sytuacji jesteście ostatnią deską ratunku przed tym, żeby pacjent się zapchał antybiotykiem. No rozumiem, są sytuacje, w których po prostu musimy z różnych powodów, albo pacjent jest na tyle, za przeproszeniem, upierdliwy, że po prostu nie da się go w żaden sposób siłą odciągnąć od lady, ale myślmy o tym. Jeżeli będziemy pozwalać pacjentom na samo leczenie antybiotykiem, to hodowanie superbakterii będzie łatwiejsze niż hodowanie królików w klatce. Po prostu. I to się teraz dzieje. Droga Pani Małgorzato, czym się różni sorbalgon od sorbalgonu T i kiedy stosujemy ten drugi? Bardzo dobre pytanie, nie powiedziałem o tym. Natomiast sorbalgon i sorbalgon T różnią się tylko i wyłącznie postacią fizyczną. Czyli sorbalgon jest w postaci kompresu, takiego z luźno zbitych włókienek. Przepraszam, że ja się tak drapę ponoszę, ale mam część sorbalgonów, właśnie mi po prostu słychać. Nie wiem, jak to się stało. A sorbalgon T to jest forma zbitej tamponady o długości 30 cm. Jest ona dużo trudniej dostępna w lecznictwie otwartym, dlatego że ona ma jasno zdecydowane przeznaczenie do trudno dostępnych przetok, do ran powikłanych, pooperacyjnych, gdzie często należy te rany wytamponować wręcz aż w kierunku ujścia odbytu, takim właśnie paskiem 30-centymetrowym sorbalgonu. Czyli reasumując, ze zwykłego sorbalgonu możemy sobie zwinąć paseczek, który będzie dłuższy od kompresu, w postaci takiej tamponady. Wtedy łatwiej też nam będzie go zaproponować pacjentowi. Sorbalgonu T nie pamiętam, żeby był on w kartach hurtowych, bo jest to po prostu opatrunek typowo szpitalny, typowo do lecznictwa zamkniętego. Pani Agnieszka,
W jaki sposób najlepiej przymocować opatrunki, aby pozostały na miejscu? Kolejny punkt i kolejne bardzo dobre pytanie, na które po prostu no, już nie zdążyłem opowiedzieć. Mocowanie opatrunków to jest zupełnie osobny temat. Jest ono nie mniej ważne jak sam opatrunek, no bo jak opatrunek tam się zsunie z rany, to możemy go wyrzucić. Jak zamocować? Anatomia mówi wyraźnie. Jeżeli mamy do czynienia z obłą częścią ciała, czy jest to kończyna górna, czy kończyna dolna, czy nawet gdzieś tutaj okolice, powiedzmy, obłej części czaszki, to tam stosujemy opaskę PH Haft. To jest opaska z tendencją do samoszczepiania, jest to opaska kohezyjna, jest to fenomenalny produkt w różnych szerokościach, od teraz niedawno wprowadzonych, nawet takich wąskich 2,5 cm, przez 4, 6, 8, 10, 12, o ile dobrze pamiętam, czyli również możemy zaopatrzyć niemalże całe przedramię. Jest to opaska samoszczepialna, czyli 3-4 obwoje odcinamy i ta opaska już trzyma nam opatrunek. Trzecia rzecz jest bardzo paroprzepuszczalna, więc nie kisi nam rany, pozwala na wyrzucanie gazów powstających przy procesie gojenia. Jest bardzo przyjazna dla pacjenta. PH Haft. Natomiast w przypadku, kiedy mamy rany na, powiedzmy, stawach, czy też okolice kości krzyżowej, tam gdzie no, opaski siłą rzeczy raczej nie stosujemy, tam stosujemy plaster mocujący, plaster włókninowy, na przykład OmniFix Elastic. Bardzo istotna fraza elastic, on jest wtedy fajnie elastyczny, poprzecznie możemy sobie go naciągnąć trochę, poukładać tak jak potrzebujemy, jest też wysoce paroprzepuszczalny, dobrze tolerowany przez ciało pacjenta. Pani Angelina, kiedy stosujemy żele hydrokoloidowe? No właśnie. Może zacznijmy od podstaw, co to są żele hydrokoloidowe. Koloid jest to pewna forma substancji, to nie jest jedna nazwa substancji, jest to forma połączenia kilku substancji w tak zwany układ koloidowy, czyli kremy, maści, powiedzmy pasty wykorzystują tą sytuację, gdzie 3, 4, 5, 6 składników jest połączonych z sobą na poziomie atomowym i z chwilą nałożenia na ranę czy też na skórę one się rozdzielają na te fazy, z których wcześniej były zrobione, po to, żeby każda z tych substancji działała na innym poziomie skóry, rany i miała inną, powiedzmy, funkcję. Czyli pierwotne połączenie koloidowe się rozpada, kiedy stosujemy we właściwym miejscu, czasie na poszczególne składniki. No i teraz żele koloidowe, co robią w łożysku rany? Przede wszystkim tą ranę uszczelniają. Potrafią wpłynąć w każdy zakamarek, utrzymują troszeczkę podniesioną temperaturę, stanowią okluzję, czyli szczelnie zamykają rany przed wpływem negatywnym substancji z zewnątrz. Natomiast musimy pamiętać jedną rzecz. Taka okluzja sprzyja powstawaniu beztlenowcom, w związku z powyższym bezpieczniejsze jest stosowanie opatrunków stałych. Nie past, nie żeli, nie tych takich miękkich koloidów, tylko raczej koloidów w postaci płytki, czyli opatrunku. Wtedy zawsze pozostaje odrobina takich pustych przestrzeni, gdzie po prostu tlen się jeszcze może kumulować. No i trudniej jest nam po prostu tą ranę uszczelnić, przez co no, wszelkie beztlenowce, które tam gdzieś tam mogą sobie siedzieć w zakamarkach, nie mają możliwości pełnego rozwoju. Natomiast koloidy w postaci takiego właśnie opatrunku czy ciała stałego to są fenomenalne produkty do zabezpieczania odcisków, pęcherzy, modzeli, wygniotków. Wszędzie tam, gdzie na przykład wiemy, że mamy wyniosłość kostną i kupujemy sobie nowe buty, bo koloid ma wartość oprócz oklejania takiego miejsca i stanowienia takiej, powiedzmy, wartości jak w inkubatorze, to jeszcze mamy amortyzację, ale potrzebujemy go w ciele stałym, czyli w plasterku. W związku z powyższym opatrunki hydrokol to są opatrunki z koloidem w postaci właśnie ciała stałego. I one no, bezpieczniejsze mają troszeczkę szersze zastosowanie niż postać koloidów w paście czy też w kremie. Pasta, krem czy też żel koloidowy raczej musi wypełnić głębokie struktury rany, wymaga również pokrycia drugim opatrunkiem, najlepiej też koloidowym, po to, żeby nie wypływał czy gdzieś tam, powiedzmy, nam się nie usztywniał, parował. Dlatego układ koloidowy jest bardzo fajny, tylko musimy stosować go z głową. Pan Marek, a nie lepsze będą kodofiksy do przytrzymania opatrunków? Pytanie, gdzie? Kodofix czy też OmniFix, wszelkie siatki opatrunkowe mają tyle samo dobrych cech, co takich potencjalnie niedobrych. Dobrą cechą jest to, że łatwo się je zakłada. I pod tym względem no, biją na głowę wszystkie inne, powiedzmy, rodzaje mocowania. Przykład. Sztulpa Fix o rozmiarze 1 zakładamy na palec, odcinamy, mamy już założony rękaw opatrunkowy, pod niego umieszczamy jakiś opatrunek, który akurat jest trzymany przez tą siatkę. Super. Szeroka siatka numer 6.
cały tors pacjenta, na przykład po oparzeniu gdzieś tam czy tutaj, wycinamy tylko otwory na ramiona, wsuwamy, tworzymy mu taką kamizelkę, możemy włożyć, wyjąć opatrunek spod takiej siatki, rewelacja. Tyle tylko, że ta siatka nie jest trwała, to znaczy jej elastyczność jest 800%. W związku z powyższym pierwsza rzecz, musimy mieć kilka rodzajów siatki, żeby dobrać do anatomii pacjenta. Po drugie, musimy wyliczyć gdzieś, żeby ta siatka rozciągnęła się o te 400%, żeby zachowała jeszcze elastyczność i nie uciskała pacjenta, a jednocześnie, żeby trzymała opatrunek. No i po trzecie, jak my to sprzedamy? Na metry? No bo opakowanie takiej siatki, no to jednak jest tam 15-20 metrów, 10 w zależności od szerokości. Też musimy to przemyśleć. Czwarta rzecz, siatka jest dobra do pierwszej pomocy. To znaczy ona utrzymuje opatrunek jak najbardziej, ale relatywnie krótko. Siatkę łatwo też zabrudzić, siatka też się ściąga, pacjent nie zawsze do końca wie, jak postępować z mocowaniem siatkowym. I tutaj raczej siatki, rękawy opatrunkowe zostawiłbym do pierwszej pomocy, powiedzmy, do oddziałów ratunkowych, tam gdzie mamy możliwość faktycznie, wiemy, jak je stosować i jeszcze trzeba trochę się nauczyć. Jeżeli jesteśmy w tym dobrzy, potrafimy dobrze dobrać rękaw siatkowy do mocowania opatrunków, jestem cały za, naprawdę stosujmy te siatki, tylko musimy po prostu trochę je poznać, no i się nauczyć, który rozmiar, jak dokształtować do jakiego pacjenta. Pani Beata, czym spowolnić macerację brzegów rany, czy oprócz kowilonu jest coś jeszcze? Jak najbardziej. Kowilon, czy też inne preparaty, które stanowią pewną formę chociażby takiego emolientu, który zabezpiecza skórę no, uszkodzoną. Są to preparaty, które czy też stanowią barierę przed innym opatrunkiem, czy też same w sobie stanowią opatrunek, chociażby taka gruba warstwa, na przykład jakiejś pasty cynkowej. One chronią tą skórę już uszkodzoną. Mówimy już o leczeniu maceracji skóry. Maceracja to już jest efekt uszkodzenia skóry. W związku z powyższym może zacznijmy od tego, jak nie dopuścić do maceracji. Maceracja skóry to jest trwałe uszkodzenie skóry, które wymaga regeneracji, jest to ogojenie przez regenerację, nie wróci samo już, przy kontakcie z agresywnym środkiem. Zazwyczaj są to enzymy, kwasy, zasady, stężone sole, bądź nadmierna ilość wilgoci, przede wszystkim z wysięgu. Czyli już pierwsza rzecz, musimy absorbować wysięg. W związku z tym, jak nie dopuścić do maceracji? Przede wszystkim opatrunki superabsorpcyjne, czyli Zetuvit Plus. Jak będziemy je stosować nawet na opatrunki pierwotne, tylko w dużym rozmiarze, to opatrunki superabsorpcyjne będą wygładzały zestaw opatrunkowy, będą miały kontakt ze skórą, więc wysięg będzie szybciej w nie wchłaniany, niż zdąży nam zmacerować skórę. Ale kiedy już macie Państwo do czynienia z pacjentem ze zmacerowaną skórą, no to w tej sytuacji leczymy tą skórę tak jak ranę. Czyli musimy tą skórę odczyścić z tego zmacerowanego naskórka. No choćby nie wiem co, to już nie wróci nam, więc musimy pomóc pacjentowi przy tej autolizie. Więc stosujemy opatrunki z płynem Lingera, opatrunki oczyszczające, chociażby Hydroclean Plus, do momentu, kiedy nam ta skóra zmacerowana zejdzie i odsłoni się zdrowa tkanka podskórna. W tej sytuacji zatrzymujemy ten proces, usuwamy opatrunki oczyszczające z systemu opatrunkowego i zastosujemy opatrunki, które mają odwrócić ten trend, czyli te, które stymulują proces naskórkowania. Czyli w tej sytuacji będą to opatrunki HydroTac, przez C na końcu jak Cycylia. I w każdym z tych przypadków Zetuvit Plus na górę, właśnie jako ta prewencja przed wydostawaniem się wysięgu spod opatrunków pierwotnych. I takie postępowanie ma sens, bo pamiętajmy, że jak skóra jest już zmacerowana, to ona już nie wróci, sama się tak łatwo nie zregeneruje, my po prostu musimy ją oczyścić, usunąć, pomóc tym pacjentowi, więc też bardzo ważna informacja techniczna, należy uwrażliwić pacjenta, że rana mu się powiększy, no bo nie uratujemy tej skóry. A odświeżymy ranę do granicy skóry zdrowej. I wtedy będziemy obserwować trend odwrotny, stosując już inne opatrunki, czyli HydroTac, czyli będziemy obserwować powiększenie się po prostu warstwy naskórka zarastającej taką ranę. I to jest właśnie ścieżka postępowania. Pani Anna, czy Atrauma nagie można polecić na każdy rodzaj rany? Nie. Nie dlatego, że to jest tak samo jak... No nie wiem, znaczy tabletkę z krzyżykiem możemy polecić na każdy rodzaj bólu. Nie. Podobnie z opatrunkami. Atrauma nagie, jego ideą jest obniżanie miana i aktywności bakteryjnej.
W związku z powyższym druga rzecz, jego konstrukcja, to jest cieniutka siateczka. Trzecia rzecz, taka siatka się zakleja gęstym, ropnym, śmierdzącym, pełnym białek wisienkiem. Więc odpowiedź nie, nie na każdą ranę, bo i po co? Przede wszystkim zanim coś zastosujemy, pomyślmy po co. Co chcemy tym osiągnąć? Wychodzimy za traumaną AG, a trauma AG ma dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest faktycznie obniżanie aktywności bakteryjnej, miana bakterii w ranach, które mają wszystkie pięć objawów zakażenia. Bądź w przypadku stopy cukrzycowej, dwa. I tam faktycznie wtedy stosujemy trauma AG bez pytania. Natomiast w drugim przypadku, kiedy stosujemy go prewencyjnie, wtedy tam, gdzie mamy martwicę niedokrwienną, przykład czarne paluchy u pacjentów cukrzycowych. Więc tam wtedy za traumaną AG wiążemy, okładamy takie chochołki, każdy z tych palców osobno, Zetuwid plus jako kanapka, PHF albo wspomniany opatrunek siatkowy, czyli Stulpafix, i pacjent ma zasuwać do lekarza i do poradni chorób naczyń. I wtedy faktycznie trauma AG ma sens jako prewencja. Jak nie wiemy, czy rana ma objawy zakażenia, jest w miarę czysta, żywo-czerwona, naprawdę to nie do końca jest sens, żeby go stosować. Pani Maja, skąd czerpać najnowszą wiedzę dotyczącą leczenia ran? Jak leczyć oparzenia? Przede wszystkim ta wiedza mówiąca, czy też opisująca leczenie ran, to nie jest rewolucja, to jest ewolucja. W związku z powyższym na rynku polskim jest sporo książek, które traktują o leczeniu ran. Warto od nich zacząć, bo leczenie ran w obecnej dobie i postęp w tym procesie to jest takie dokładanie niewielkiego elementu do takiej już całkiem solidnej piramidy. Jak poznamy tą piramidę i ten efekt przyczynowo-skutkowy i ten jak rana wygląda, co w niej działa, co w niej nie działa, co chcemy, żeby działało i czym to spowodować, no to wtedy będziemy uczyli się z książek z lat 80. czy też 90., bo tam się niewiele zmieniło. Ale jak chcemy na przykład wprowadzić preparat chociażby z hemoglobiną typu na przykład granulot, swoją drogą dobry środek, no to to już jest coś ekstra. Hemoglobina i utlenowanie atmosferyczne rany zostało stworzone w sumie niedawno. Dalej, jak chcemy zastosować lampę Bioptron, czy też lampę światła spolaryzowanego, którą nakładkę, to też raczej jest coś ekstra. O tym no, nie czytało się 20 czy tam ileś lat temu. Czyli reasumując, skąd czerpać ogólnie wiedzę o leczeniu ran? Z książek, które już są pod ręką. Pani Elżbieta Szkiller wydała świetną książkę, już chyba nawet trzecie wznowienie. Doktor Jawień. No mnóstwo naprawdę jest świetnych pozycji w polskiej literaturze o leczeniu ran. Jak przygotujemy odpowiedź na te pytania, na które nie zdążymy odpowiedzieć, no to myślę, że taką bibliografię również Państwu zapodam, ale naprawdę wpisując w wyszukiwarkę Google chociażby leczenie ran, publikacje, książki, potem tego będzie. I to są te podstawy. Ale później, no to zapraszam wtedy do kontaktu z nami z konkretną przypadkiem rany i sobie omówimy, czemu one nie chcą się goić i co byśmy zastosowali. Może wtedy będzie coś nowego. A jak pacjent jest otyły, to jak możemy stwierdzić niedobór białka? No właśnie, to jest ten przykład, o którym wcześniej mówiliśmy. Pacjent otyły może być odbiałczony, no bo jego otyłość to jest tkanka miękka. Nie ma grubych kości, po prostu ma ogrom tkanki podskórnej, tkanki tłuszczowej wypełnionej substancją zapasową. Ale pacjent otyły, który ma ranę, który ma odleżynę, jest traktowany jako pacjent odbiałczony. Bo w tej sytuacji ta rana powstała i gojenie tej rany wymaga białek. Nie tłuszczów, nie cukrów, tylko białek. Więc traktujemy każdą ranę, która jest raną odleżynową, traktujemy jako ranę wymagającą podaży białek w diecie. I naprawdę nie musimy stwierdzać badaniami, że pacjent jest odbiałczony. Wystarczy, że pacjent ma ranę. Mówimy tutaj o ranie odleżynowej w tkankach miękkich, która wymaga białek w diecie. W zupełności wystarcza takie przyporządkowanie. Jest rana, rana jest odleżynowa, pacjent wymaga diety wysokobiałkowej. I czy jest gruby, czy jest chudy, naprawdę proszę mówić, nie ma znaczenia, bo nie budujemy jego masy mięśniowej, tylko budujemy jego struktury białkowe, żeby ta rana się w ogóle chciała goić. Pani Anna, co stosować na rany o przykrej woni? Dobre pytanie. Jak spowodować, żeby z rany nie śmierdziało? To
jestem facet, będę posługiwał się taką terminologią. Kiedy z rany brzydko pachnie? Wtedy, kiedy jest przyczyna tego stanu. Co to znaczy brzydki zapach? Są to specyficzne gazy gnilne. Kiedy gazy gnilne powstają? Wtedy, kiedy jest rozpad białkowy. Kiedy jest rozpad białkowy? Wtedy, kiedy mamy aktywność enzymów pacjenta i kiedy mamy aktywność enzymów tych żywieniowych bakterii. Kiedy mamy również brzydki zapach? Kiedy bakterie defekują ranę swoimi toksynami powstającymi z procesu enzymatycznego, powiedzmy, odżywiania. No i to wszystko jest właśnie tym brzydkim zapachem. Czyli rozkładając na atomy, kiedy jest brzydki zapach? Kiedy pacjent leży na ranie i powstaje rozpad białkowy, bo jest przyczyna powstania rany, a rozpad białkowy generuje tworzenie się gazów przy rozpadzie tych łańcuchów, długich łańcuchów białkowych na łańcuchy krótsze, czyli po prostu rozkładzie ciała pacjenta. Drugi przykład, kiedy z rany brzydko pachnie, kiedy jest nadmiar aktywności bakteryjnej. Znaczy, kiedy bakterie żerują na tej ranie, kiedy mamy objawy zakażenia, krytycznej kolonizacji, kiedy mamy ropny wysięg, wtedy po prostu będzie brzydko pachniało, no bo enzymy bakteryjne, którymi bakterie się żywią, rozkładają tkankę pacjenta, no i temu rozkładowi towarzyszy zapach, czyli wydzielanie się gazów rozkładowych, gazów gnilnych. I trzecia rzecz, kiedy w ranie mamy nadaktywność enzymów własnych pacjenta, proteolitycznych, które towarzyszą też rozpadzie tkanki białkowej pacjenta i wtedy, kiedy nie mamy po prostu procesów gojenia, bo enzymy rozkładają macierzką mokową. Co z tym robić? Stosować opatrunki antybakteryjne, superchłonne i przesuszać przede wszystkim taką ranę właśnie opatrunkami superabsorpcyjnymi, czyli na przykład Zytuwit Plus, przynajmniej na początku procesu. Wtedy usuwamy bakterie, enzymy, toksyny, strzępki tkankowe, wszystkie te reaktywne formy tlenu azotu, które właśnie powodują, które powodują brzydki zapach, czyli de facto rozkład białkowy po prostu. Pani Magdalena, przy ranie mocno zakażonej z mocnym ropnym wysiękiem leczonej antybiotykiem doustnym stosujemy wyłącznie opatrunek superchłonny, skóra ma być cały czas zakryta opatrunkiem. Przy ranie mocno zakażonej. Czyli w domyśle zapewne był jakiś wymaz, posiew, no i antybiogram, co tam w tej ranie siedzi. Mocny ropny wysięg leczony antybiotykiem doustnym. Jeżeli antybiotyk jest dobrze dobrany, ma to sens. Jeżeli nie, odstawić w ogóle, no bo po co pacjenta dodatkowo obciążać? Stosujemy wyłącznie opatrunek superchłonny? Nie. Stosujemy zestaw opatrunkowy, opatrunek antybakteryjny miejscowo, opatrunek superchłonny jako zabezpieczenie. Pamiętajmy, że antybiotyk doustny działa ustrojowo. Jego stężenie i działanie w samym łożysku rany nie zawsze jest takie, jakbyśmy chcieli. Więc wtedy działamy miejscowo opatrunkiem antybakteryjnym. Leczenie miejscowe i ustrojowe się nie wyklucza i te dwa sposoby leczenia działania antybakteryjnego się po prostu nie wykluczają. Pani Katarzyna, czy zasadne jest długotrwałe stosowanie opatrunku Bactigra z chlorheksydyną w obrzodzeniach żlakowatych rany z wysiękiem? Jak długo stosować ten opatrunek? Przede wszystkim nie ma zasady co do długotrwałego stosowania żadnego środka. No bo pomyślmy, dany środek, czy to jest opatrunek, czy to jest płyn, czy to maść, krem, żel, stosujemy w jakimś celu. Więc musimy wiedzieć po pierwsze, co chcemy osiągnąć, po drugie, zastosować produkt, który znamy i po trzecie obserwować efekty. Założyć sobie jakiś odcinek czasu, po którym weryfikujemy te efekty. Jak nie widzimy efektu, no to jest jakiś kłopot. Wracamy wtedy powiedzmy do początku i weryfikujemy, czy mieliśmy rację stosując dany produkt, czy nie. W sytuacji długotrwałego stosowania opatrunków, no my często tracimy wizję. To znaczy, co chcemy nim osiągnąć. Widzimy jakiś efekt, ale ten efekt jest właściwy, dobry, nie wiem. W związku z powyższym, czy to jest Bactigras, czy to jest opatrunek jakiś powiedzmy stelce, czy zmianem manuka, nie ma znaczenia. Znaczenie ma raczej to, że musimy widzieć efekt. Jak widzimy efekt, na przykład stabilizacja stanu bakteryjnego, rana przechodzi w taki stan już bardziej tworzenia nowych komórek niż zaognionego stanu bakteryjnego, to jest ok. I po pewnym czasie dochodzimy do wyziarnienowania, przechodzimy na opatrunek hydrotak, który będzie nam stabilizował na skórkowanie. Ale jak po 4 tygodniach nie widzimy efektu, przykład 4 tygodnie, to jest taka wartość mniej więcej całkiem zdrowa,
no to znaczy, że ten produkt nie spełnił oczekiwań. To jest dobry produkt, ale nie w tej ranie, nie w tej konfiguracji, może nie na tej fazie gojenia. Więc proponuję założyć sobie zawsze jakąś granicę. Pomyślmy, co dalej? Drodzy Państwo, Pani Anna, kiedy wycinać tkanki martwicza, kiedy stosować opatrunki? A dlaczego to tak rozgraniczać? Możemy robić jedno i drugie. I w zasadzie najlepszym patentem jest łączyć metody. Opatrunki specjalistyczne, na przykład z grupy HydroClean, przygotowują ranę do mechanicznego oczyszczenia, bo aktywując autolizę wożysku rany, one brzeżnie demarkują tego strupa martwiczego, czy ten strup martwiczy, który się zmniejsza, upłynnia i bardzo często spod tego strupa rozpoczyna wypływanie tego jeziora ropy, które jest pod spodem. W związku z powyższym, po kilku zmianach już widzimy, gdzie mamy tkankę zdrową, gdzie mamy strupa martwiczego i w którym miejscu należy go po prostu odcinać. Ze zmiany na zmianę tworzymy toaletę rany, czy prowadzimy toaletę rany, odcinamy tego strupa, po 5-6 zmianach ściągamy go, powiedzmy, z łożyska rany, bo jest już on na podbudowie tkanki rozpływnej. Czyli łączymy te metody. Jeżeli zostawimy jedną metodę typu autolizę opatrunkiem, no to będzie to działało długo. Jeżeli z kolei rzucimy się z peanem, koherem i skalpelem na taką martwicę suchą, to skrwawimy tą ranę. Stosujmy te dwie metody. Pomiędzy zmianami opatrunków po prostu czyśćmy tą ranę, odcinajmy suchy strup martwiczy, twórzmy toaletę łożyska rany. Drodzy Państwo, chyba ostatnie pytanie już byśmy tutaj rozstrzygnęli, czy też próbowali wyjaśnić. Czas nam się troszeczkę kończy, także prosiłbym o ostatnie pytanie. Pani Agnieszka, akurat na Panią Agnieszkę trafiło. W jaki sposób można bezpiecznie usunąć opatrunek, który przykleił się do rany? Bardzo, ale to bardzo dobre pytanie. Dam przykład. Pacjentka z oparzeniem twarzy nachyliła się nad garnkiem, pokrywka pękła, gorąca para, 105 stopni, wysokie ciśnienie, oparzenie powierzchniowe, ale duże twarzy. Zastosowanie opatrunka trauma na G bez opatrunku wtórnego chłonnego. Co się stało? Opatrunek przywarł do rany. Świeże oparzenie, wysoki wysięg surowiczy, uszkodzenie układu limfatycznego, przesącz przezskórny, opatrunek a trauma na G. Owszem, wstępnie się delikatnie przykleił, ale zaczął się zaklejać wysiękiem, a dokładnie strukturami białkowymi z tegoż wysięku woda odparowała. No i zaczął się dramat i awantura. Okazuje się, że aby odmoczyć taki opatrunek, no to chcąc nie chcąc musimy zrobić przymoczkę z ciepłej, przygotowanej wody. Jest to najbardziej neutralny sposób na to, żeby odkleić taki opatrunek. Czyli kładziemy pacjenta, przyklejamy mu, czy przykładamy dużą ilość kompresu z gazy, na przykład Sterilux ES, bardzo fajny kompres z gazy, bo ma zawinięte brzegi i wtedy nie zostawia strzępków tkankowych, jakichś powiedzmy w łożysku rany. Nasączamy go ciepłą, przegotowaną wodą, która jest niemalże jałowa, w związku z tym nie ma co już tutaj za bardzo wchodzić w działania antybakteryjne, bo to nie jest ten etap. Przykładamy taką górę gazy mokrej, ciepłą wodą nasączonej, no i po prostu czekamy 5-10 minut, aż ta woda rozmoczy przyklejone pozostałości wysięku, zaklejony opatrunek. W związku z tym to jest w sumie chyba najbardziej uniwersalna odpowiedź na to pytanie. A w mojej opinii nie dopuszczać do przyklejenia opatrunków, czyli po prostu zawsze stosować opatrunek chłonny na opatrunek siatkowy, na przykład Zetuvit Plus. Jeszcze ostatnie chyba Pani Jolanta, i tak powinno być zawsze, że webinary i prezentacje są udostępnione, bo często wydaje mi się, że wiedza wykładowców jest tylko dla nich i skupiam się na notowaniu, a nie na szkoleniu i przyswajaniu wiedzy. Brawo, dziękujemy Panie Krzysztofie, tak powinno być, żeby zależało, abyśmy się jak najwięcej nauczyli. Ale rzeczywiście, że tak. I dlatego właśnie ten webinar jest dla Państwa, także będzie Państwu udostępniony, moja prezentacja będzie Państwu udostępniona. Ja jeszcze wpiszę na czacie numer naszej infolinii medycznej 608-065-900. I bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za nasze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Wykład był bardzo ciekawy. Oczywiście wszystkie materiały, na które nasz ekspert, nasz wykładowca
pozwoli na umieszczenie, będą jutro umieszczone na naszej stronie internetowej naszej Izby, w zakładce szkolenia, w zakładce najnowsze wytyczne w leczeniu ran przewlekłych. No i na pewno znajdzie się tam link do nagrania, prezentacja i jak pan Krzysztof odpowie na resztę pytań, na które nie zdążył dzisiaj odpowiedzieć, to też odpowiedzi na te pytania się pojawią na naszej stronie. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Myślę, że te komentarze, które się pojawiają na czacie, też jakby są wyrazem tego, że dzisiejszy wykład był bardzo wartościowy. Bardzo dziękuję i z chęcią jeszcze z Państwem nie jeden webinar zrobimy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, zapraszam za tydzień. Za tydzień będziemy mieć wykład z panią doktor Matuszewską na temat potencjału uzależniającego leków psychotropowych. Też myślę, że bardzo ciekawy. Jutro albo dzisiaj jeszcze wieczorem, albo jutro roześlę zaproszenie. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru. Dobranoc. Dzięki serdecznie.